Witam z kamionka. Dzisiaj mija 8 dni od podania pasków z kwasem szczawiowym. I jak wygląda sytuacja, zaraz spojrzymy. Tylko chciałem powiedzieć tak, że Bristol oczywiście za cienki był. I one jeszcze nie wyschły całkiem, ale już są na tyle suche, że pszczoły je zgryzają. Już widać na wkładkach, że jest sporo tego zgryzienia. A wczoraj byłem w przyczepie tam u pszczół. To tam jedna rodzinka, bo włożone miały później, po 4 dniach ścięła i wyniosła wszystko. Także szybko sobie poradziły. A tutaj no też widać, że pracują ostro nad tymi paskami. Osyp. Zaraz spojrzymy na tych wkładkach. Tutaj dwie rodzinki za mną, one były przez sezon takie najmocniejsze, najwięcej zbierały i dostały dopiero niedawno, 3 dni, 4 temu te paski. No to tutaj osyp jest większy, ale widać, że cały czas te paski działają, bo jednego dnia jest mniej, następnego znowu się pokaże, zależy jak się wygryzają, i cały czas się coś sypie, także ciągle to działa. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj, tak jak mówiłem, dużo śmieci, dużo już zgryzionych pasków. W środku nie patrzyłem, ale po tej ilości widać, że tam już niewiele pewnie zostało. Barozy jest, ale tu więcej jest śmieci tak naprawdę. Może tutaj jest, ciężko tak policzyć, no ale 20 sztuk, może 30, to też jest z 2 dni. Także tak to wygląda tutaj. Tutaj może będzie lepiej widać. No i tak jak widać, tutaj kilka sztuk, 5, 6, 7. Tutaj następne takie skupisko. Też parę sztuk. No, także porozsypane to wszystko jest po wkładce. Cały czas się sypują. Tutaj w tym, gdzie było najwięcej. Potem nie było dużo, a teraz widać, że znowu jest kilkadziesiąt. Także to zależy od dnia, kiedy akurat to wygryzanie następuje. Zawsze coś tam się wysypie. W tym tutaj nie było ostatnio. No i teraz też właściwie może 10. No, widać tutaj 3 sztuki. Te też paseczki ściapane. No może kilkanaście sztuk. Dobra. No i w tym odkładzie, gdzie zawsze patrzymy, zobaczymy, jak to tu wygląda. No, a tu też właściwie pojedyncze sztuki. Tutaj coś leży. Jest 2 sztuki. Tutaj widzę 3 sztuki. Tu 2. Tu raz. Także to już jest tutaj mało. Zobaczymy, co będzie się dalej wygryzać. A w tych tutaj pokażę tak, gdzie tutaj jest dużo. To jest tak, jak wtedy przy tych pierwszych podaniach. Przez 2 dni tu nie zaglądałem, było dużo. I teraz wyczyściłem i znowu, jak widać, tutaj połowa to są śmieci jakieś, no ale warozy jest też jeszcze dużo. A na tej, o tutaj pięknie, ale też widać, że to jest jedna strona, czyli to jest spod za sklepu, bo to jest na jednej stronie. Tutaj są, ale nie tyle, co tam dalej. Także pszczoły latają, dzisiaj ciepły dzień, coś tam przynoszą, ale nie ma pyłku tutaj. Zobaczymy do tej pyłkowej rodziny. A jest pod tym względem wyjątkowa. Jak już coś noszą, to tylko tu. Też pojedyncze sztuki. Czyli teraz co innego mają do roboty. Nie noszą pyłku. Wczoraj tutaj miały za to bardzo dużo. No tutaj Primorska coś jest.
zaangażowana truteń sobie leży. One tutaj teraz dają ognia. Bidulek tutaj leży sobie. Zajęte są, nie atakują. Także coś mają do roboty. Dobra, zajrzymy jeszcze. Jeszcze zajrzymy do innego. Moje pszczółki sobie latają. A tutaj dzisiaj odebrałem przesyłkę. Przyszedł ten karton modelarski, ten tak zwany birmat. Z 1,5 mm grubości. Jakby taka bibuła sprasowana, coś takiego. Widzicie, to już jest konkretna grubość i tutaj już na pewno wchłanianie będzie o wiele lepsze, także te paski będą mogły dłużej być w ulu. Bo tu nie chodzi nawet o twardość, tylko podejrzewam, że jak on jest taki wilgotny, to one go jednak troszkę omijają. Zamówiłem sobie od razu kilkadziesiąt sztuk. To jest format A3. Są w różnych, ale ten A3 będzie akurat spoko, bo to jest, będą 2 cm chyba krótsze niż tam było w przepisie, także spokojnie to wystarczy. Będę już przygotowywał z tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, idę poczyścić te wkładki. Na razie to tyle, jeszcze chcę poczekać 4-5 dni, żeby zamknąć ten dwutygodniowy cykl wygryzania i wtedy zobaczymy, jak to będzie. To też młoda rodzinka. Coś kombinują. A pszczółkę wynoszą martwą. No, zdarza się. W takim razie, do zobaczenia.